Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale będziemy rozmawiali na temat ultrabooków, ale nie byle jakich ultrabooków, bo takich ultrabooków, które posiadają certyfikat Intel Evo. I dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, czym jest Intel Evo, czy warto zainteresować się jest tego typu ultrabookami i co to de facto daje i oczywiście sprawdzimy, czy te wszystkie założenia są prawdziwe. Zapraszam. W gruncie rzeczy chodzi o to, że program Intel Evo jest skierowany dla ultrabooków najlepszych z najlepszych. I właśnie Intel wypożyczył mi 3 różne laptopy, żebym na przykładzie ich mógł omówić Intel Evo i sprawdzić, czy te założenia rzeczywiście są prawdziwe. O samych sprzętach porozmawiam sobie za chwilę, bo w pierwszej kolejności myślę, że warto byłoby omówić, czym Intel Evo w założeniach jest. Tak naprawdę Intel Evo jest to rozwinięcie projektu Athena, który miał w sumie dość podobne założenia, jednakże różnica polegała na tym, że przykładowo laptopy, które uczestniczyły w programie Athena, nie były odznaczone specjalną naklejką. Teraz w przypadku Intel Evo są. Te laptopy z założenia muszą spełniać szereg wyśrubowanych wymagań. Po pierwsze, muszą posiadać procesor co najmniej 11 generacji Intela z mocną integrą Intel Xe, co najmniej 8 GB w konfiguracji dual channel. Obowiązkowy jest także Wi-Fi 6, szybkie wybudzenie poniżej 1 sekundy, Thunderbolt 4, co moim zdaniem naprawdę na duży plus. Laptop ma też pracować ponad 9 godzin na baterii, czy oferować bardzo szybkie ładowanie. Do tego Intel chwali się, że aplikacje są sprawdzane w szeregu zwyczajnych aplikacji, których na co dzień się korzysta, w tym pakiecie Adobe czy pakiecie Microsoft Office, a także w zwyczajnych programach. Zresztą plansze z testami, które podaje Intel, wyświetlają Wam się na ekranie. My sobie to jeszcze dokładnie sprawdzimy za moment. Przy okazji tych testów miałem do dyspozycji 3 laptopy. MSI Prestige 14 Evo, Lenovo Yoga 9, a także HP Spectre X360. Na dobrą sprawę wszystkie z tych 3 laptopów mają stosunkowo podobną specyfikację. Akurat laptopa MSI Prestige 14 testowałem dość szczegółowo jakiś czas temu na kanale Morele TV, tak więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany szczegółowym omówieniem tego konkretnego laptopa, możecie sobie kliknąć tutaj w kartę i tam przekieruję Was do pełnej recenzji. Co do specyfikacji każdego z laptopów, to wyświetlę Wam ją tutaj na ekranie. W przypadku Lenovo Yogi warto zwrócić uwagę na to, że posiadamy tutaj panel o rozdzielczości aż 4K, natomiast w przypadku HP Spectre X360, jak sami zresztą zobaczycie, jeżeli chodzi o same komponenty, no to posiada on stosunkowo podobną specyfikację. W każdym razie, wszystkie z tych 3 sprzętów są naprawdę mega eleganckie, są bardzo fajnie wykonane i raczej bardziej z segmentu premium. Z racji tego, że ostatnio odtestowałem już dość szczegółowo MSI, to stwierdziłem, że może tym razem skupię się na innym laptopie i zastanawiałem się właśnie pomiędzy tą Yogą czy HP Spectre. No i w sumie, szczerze mówiąc, to do gustu bardziej przypadła mi Lenovo Yoga i to w sumie z nią spędziłem więcej czasu niż z HP-kiem. I właśnie o tym takim swoim doświadczeniu skorzystania z tego laptopa chciałbym Wam teraz nieco opowiedzieć. Yoga 9 jest to urządzenie typu 2 w 1, więc co za tym idzie, możemy sobie obrócić ekran w ten sposób i korzystać z tego urządzenia jako tabletu. Co ciekawe, to w ogóle tutaj całą klapę mamy pokrytą taką jakby syntetyczną skórą. Jest to pierwszy raz w ogóle, kiedy spotkałem się z czymś takim, ale muszę przyznać, że robi to naprawdę mega pozytywne i eleganckie wrażenie. Teraz muszę to sprawdzić, czy to jest syntetyczna skóra. Nie piszą, czy to jest syntetyczna skóra w sumie. Co ciekawe, głośnik w tym urządzeniu to jest cały taki soundbar i co fajne, to też gdy obracamy sobie ekran, to ten soundbar też się jakby tak obraca, więc zawsze jest słyszalny. Mamy tutaj touchpad taki, że on się fizycznie nie klika, tylko mamy taką jakby wibrację, że on rozpoznaje siłę nacisku. Jeszcze muszą nad tym popracować trochę. Generalnie rzecz biorąc, te laptopy idealnie się nadają do pracy takiej mobilnej. Jeżeli ktoś z Was pracuje zdalnie i potrzebuje lekkiego, mobilnego sprzętu, na którym może sobie spokojnie popracować, a także w przerwach od pracy poprzeglądać internet czy pokonsumować nieco seriali na Netflixie, to będzie to sprzęt naprawdę bardzo dobry. Generalnie oczywiście te sprzęty poradzą sobie także z bardziej zaawansowanymi zadaniami, jak na przykład z obsługą pakietu Adobe i obróbka zdjęć w Lightroomie czy Photoshopie nie będzie tutaj problemem. I powiem Wam, ja nawet próbowałem na tym laptopie montować film w 4K w Adobe Premiere i powiem Wam, no nie spodziewałem się zbyt wiele i szczerze mówiąc pod tym względem ten laptop akurat mnie dość mocno zaskoczył. Pozytywnie w każdym razie, bo mamy tutaj zintegrowany układ Intel Xe, który posiada encoder i decoder kodeku H264, więc filmy montuje się naprawdę całkiem sprawnie na tego typu laptopie.
Jeżeli macie na przykład jakąś swoją stację roboczą i sporadycznie czasami w trasie potrzebowalibyście poskładać jakiś prostszy film w 4K w Adobe Premiere, to myślę bez problemu na takim sprzęcie jesteście w stanie to zrobić. Materiał, który trwał około 9 minut, który montowałem na Morele TV, wyrenderował się w czasie 12 minut i 45 sekund, więc jest to naprawdę niezły wynik jak na taki cieniutki i lekki sprzęt. Oczywiście nie jest to sprzęt do takich mega ciężkich zadań, jak na przykład renderowanie 3D w Blenderze, ale do programowania, do branży kreatywnej, do obróbki zdjęć będzie to sprzęt naprawdę bardzo dobry. Wcześniej mówiłem też, że jednym z wymagań projektu Evo jest port Thunderbolt 4. Jest to super szybki port, który umożliwia nam zrobić wiele rzeczy. Na przykład podłączyć zewnętrzną kartę graficzną, ale ja wykorzystywałem go nieco inaczej. Co za tym idzie, możemy do takiego portu podłączyć zewnętrzny monitor i przykładowo tak jak ja to zrobiłem, za pomocą jednego kabla miałem dostęp do kolejnego monitora 4K, a co za tym idzie, laptop również był w tym czasie ładowany, no i mogłem pracować na laptopie, korzystając z dwóch ekranów za pomocą jednego przewodu. Z Yogą mamy też zintegrowany rysik, który rozpoznaje siłę nacisku z racji tego, że ja grafikiem nie jestem i najlepsze co potrafię z siebie wykrzesać to co widzicie teraz na ekranie, więc na jego temat nie będę się specjalnie dużo wypowiadał, ale próbowałem za pomocą niego pracować w Photoshopie, no i faktycznie muszę przyznać, że bardzo wygodnie robi się rzeczy korzystając z takiego rysika, zwłaszcza w takich programach graficznych, więc jest to na pewno miły bonus. Kurde, w sumie takim rysikiem też by się chyba powinno nieźle filmy montować. Musiałbym sprawdzić kiedyś, to by było ciekawe. Chciałbym wam pokazać teraz wyniki testów. Lecimy. Okej, tak więc jeżeli chodzi o Cinebencha R20 i R23, mamy tutaj analogicznie wynik około 2000 i około 4500 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o V-Raya, to na CPU jesteśmy w stanie uzyskać 5523 punkty i 27 w przypadku zintegrowanej karty graficznej. Enkodowanie kodeku H256 za pomocą benchmarku X256 zajęło Lenovo Yodze 172 sekundy. Oczywiście, jak mówiłem, są to laptopy skierowane głównie do pracy, więc granie na takich laptopach nie jest priorytetem, ale w przypadku Minecrafta jesteśmy w stanie na rozdzielczości Full HD uzyskać 131 klatek, w CS-ie około 99 na benchmarku, a w League of Legends na ustawieniach wysokich jesteśmy w stanie uzyskać 125 klatek. W przypadku tytułów AAA trzeba oczywiście zejść nieco z rozdzielczością do 720p, ale wynik w Wiedźminie jest całkiem w porządku. W Control już nie wygląda to aż tak obiecująco. Pamiętajmy też jednak o tym, że z racji tego, że przykładowo taka Lenovo Yoga jest bardzo cienkim urządzeniem, no to również system chłodzenia nie jest jakoś super wydajny. W przypadku dłuższych sesji gier, no znacząco będziemy mieli obcinane taktowanie procesora. Z tego też powodu, o ile sam wynik w Wiedźminie może się wydawać całkiem niezły na początku, w momencie, gdy sesja grania będzie trwała troszeczkę dłużej, z czasem po prostu wyniki będą leciały na łeb, na szyję, no bo procesor nie daje rady się schłodzić. Z racji tego, że są to sprzęty mobilne, bateria tutaj również ma bardzo duże znaczenie. Tutaj na Lenovo Yodze przy takich moich testach, czyli przeglądanie internetu, oglądanie Netflixa, odpisywanie na maile, korzystanie z komunikatorów, byłem w stanie na tym laptopie wyciągnąć od 6 do 8 godzin. Producent podaje, że w przypadku tego wariantu jest to godzin 11, ale tak jak mówię, wszystko to zależy od tego, co robicie na laptopie. Co sprawdziłem jednak, to czy rzeczywiście w tym laptopie mamy szybkie ładowanie i muszę powiedzieć, że rzeczywiście takie coś jest i działa bardzo dobrze. Startowałem z poziomu 4% o godzinie 10.35, natomiast o 11.15 miałem już 50% baterii, a laptop zakończył ładowanie na 100% w nieco ponad 1,5 godziny. Więc rzeczywiście szybkie ładowanie jest i działa, tak więc jeżeli ktoś z was ma niedużo czasu i potrzebuje tylko na chwilę podłączyć laptopa, żeby mieć kilka godzin pracy, no to jest to rzeczywiście do zrobienia. Podsumowując, projekt Evo rzeczywiście działa tak jak powinien, to znaczy wyróżnia laptopy najlepsze z najlepszych i na pewno warto jest zwrócić uwagę na tego typu laptopy, ale pozostając też obiektywnym, musimy pamiętać o tym, że nie są to jedyne laptopy, które są warte rozważenia i również takie, które w projekcie Evo się nie znajdują, zasługują na uwagę, trzeba o tym pamiętać. Więc końcowy wydźwięk tego materiału jest taki, że jeżeli chcecie szukać jedne z najlepszych laptopów, na pewno warto jest zwrócić uwagę na to, czy laptop posiada certyfikat Intel Evo i jeżeli któreś z wymagań, które przedstawiłem wam wcześniej, jest rzeczywiście dla was ważne, to na pewno warto rozważyć takiego laptopa.
Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jos.